Już 2 miesiące roku szkolnego za nami, więc chyba czas najwyższy chociaż wirtualnie przenieść się z powrotem na wakacje nad... no dobra, nie nad żadne morze czy ocean, ale też wodę, no bo w końcu basen, wiecie, basen, woda to jest prawie to samo, tylko wiecie, to nie będzie żaden zwykły basen, tylko pozwólcie, że wam właściwie to wytłumaczę. Jako, że zbudowaliśmy już wejście do Energylandii i Hyperiona w naszym mieście, to czemu by nie zbudować tamtejszego aquaparku? Tak też pomyślałem i wyszło, a zresztą zobaczcie sami. Siemaneczko, ziomeczki, ja jestem Żelazny i witam was mega serdecznie w trzecim odcinku z naszej serii Budowanie Miasta. Dokładnie, jak widzicie, znajduje się przed naszą piękną Energylandią i Hyperionem, z których odcinki widzieliście już poprzednio, także wbijajcie w karcie, macie w prawym górnym rogu ekranu linka do tych dwóch poprzednich odcinków, w którym pokazywałem wam Hyperiona oraz to piękne wejście do Energylandii. No i obiecałem ostatnio, że tym razem zajmiemy się aquaparkiem, który znajduje się tam, ale zanim do niego przejdziemy, mam jeszcze wam kilka rzeczy do powiedzenia oraz do pokazania, ponieważ jeszcze nie tylko to się zmieniło, a to będzie punkt kulminacyjny programu, tak to nazwijmy. Także posłuchajcie, zanim w ogóle zaczniemy zwiedzać, pamiętajcie koniecznie o łapeczkach w górę oraz subskrypcjach, także klikajcie je w tym momencie, ja sobie tylko wyłączę jeszcze może czat, bo tak go widać, nie wiem czemu. Także klikajcie subskrypcje, dobijamy do 100 tysięcy, brakuje bardzo niewiele i klikajcie łapeczkę w górę, mam nadzieję, że dobijemy ich bardzo dużo, ponieważ pod poprzednimi odcinkami tej serii dobiliśmy ich ponad 2000, pod każdym tak teoretycznie, bo te odcinki mają strasznie dużo wyświetleń. Dobrze, także posłuchajcie, od czasu ostatniego odcinka, czyli przez te 2 tygodnie zmieniło się tutaj sporo rzeczy, między innymi tą restaurację chyba już widzieliście, mam nadzieję. W sensie nie wiem, czy widzieliście, chyba tak, Mr. Foxy, tak, tą restaurację widzieliście chyba wszyscy, ale nie widzieliście wnętrza stacji Hyperiona, którym dodaliśmy właśnie, zrobiliśmy całe wnętrze, jak pamiętacie w poprzednim odcinku, tego wnętrza jeszcze nie było, tym razem już jest, jak widzicie, pięknie oświetlone, wchodzimy sobie tutaj na maksa do góry, teraz będziemy schodzić w dół i wejdziemy na stację naszego pięknego Hyperiona, która jest już w 100% skończona, wygląda całkiem spoko, w ogóle z tego co widziałem, robiliśmy ją na live wczorajszym i wam się również podobała, więc mam nadzieję, że serio zdołałem ją zrobić całkiem spoko, tu jeszcze jakaś pochodnia się ostała. Co prawda nie jest ona zrobiona 1:1, tak jak prawdziwe wejście, ale mam nadzieję, że mimo wszystko jest całkiem spoko. Przynajmniej w podobnym stylu jest zrobiona. Mamy tutaj wejście dla pierwszy rząd, mamy tutaj wejście na pozostałe rzędy oraz wejście dla pojedynczych osób. My chcemy iść na pierwszy rząd, także pójdziemy sobie tym wejściem. Przechodzimy przez bramki, proszę bardzo, tu się przechodzi. Tu powinny być jeszcze ekrany tak właściwie. Ej, nie pomyślałem o tym. Właśnie, ej, tu powinny być ekrany. Tu one tak normalnie są. Jak się byliście w Energylandii, to wiecie, o co mi chodzi, że w tym miejscu są takie ekraniki. Właśnie możemy je teraz zrobić. Co mi szkodzi? Weźmy sobie obrazy. Gdzie są obrazy? Halo, 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 obrazy w Minecrafcie, tu są obrazy w Minecrafcie. I połóżmy sobie tutaj takie ekraniki, które wyświetlają tam, wiecie, podstawowe informacje odnośnie wejścia na Hyperiona. Tylko sekundkę, muszę tak zrobić, tak. I proszę bardzo, tutaj obraz jeden, obraz. Bo tu mi się logo jeszcze zostało, dobra, obraz drugi, obraz trzeci w tym miejscu, proszę bardzo. Także mamy obrazy zrobione, tutaj się będą wyświetlać jakieś podstawowe informacje bezpieczeństwa. I wchodzimy już na właściwą stację. Proszę bardzo, co my tutaj mamy? Przede wszystkim mamy tutaj miejsce do czekania, tak jak wcześniej już były. Przechodzimy sobie tędy, no i tutaj jak widzicie, zrobiliśmy ściany, bardzo fajne, sufit również zrobiliśmy, tutaj jakieś półeczki na różne rzeczy, no i ogólnie cała stacja, jak widzicie, jest już w 100% gotowa. Według mnie jest serio kozacka, co prawda no tak jak powiedziałem wcześniej, nie jest odzerowana 1:1, tak jak prawdziwa stacja w Hyperionie, mimo wszystko mi się bardzo podoba. I mamy tutaj również taki mały sklepik, tutaj się schodzi, proszę bardzo, i mamy tutaj sklep Hypernowi imienia właścicielem tego sklepu jest Pixon, czyli nasz top donator z ostatniego live'ika. No i sobie wchodzimy tutaj, proszę bardzo, mamy tutaj jakieś ubrania związane z Hyperionem, mamy tutaj jakieś główeczki, jakieś, nie wiem, cyborg, jakieś slajmy, właściwie bardziej jakieś uwolutki, bo jak wiecie, Hyperion to jest ogólnie, ma taką całą tematyzację statku kosmicznego. Właśnie dlatego tutaj dałem takie, takie zabaweczki, tu jeszcze jakieś kosmita w ogóle, więc takie jakieś różne rzeczy tutaj można kupić. Ale nie to jest tematem głównym odcinka, kurde mele. Przejdźmy do naszego pięknego parku wodnego przy Energylandii, który zbudowaliśmy właśnie tutaj. Jeszcze niestety nie ma tutaj parkingu, ale mniej więcej wszystko w środku jest gotowe. Co prawda jest to pierwsza część, bo ten aquapark ostatnio rozbudowali, jest teraz 2 razy większy niż zawsze był, ale obecnie no, wygląda tak. Zobaczcie, mamy tutaj pierwszą część, tam będzie jeszcze druga część, którą kiedyś zbudujemy. No i tak oto on się prezentuje. Wejdźmy sobie normalnie wejściem, bo jakby inaczej wejść, szczerze mówiąc. Także wejdźmy sobie tędy, proszę bardzo, mamy kasy, kupujemy sobie jakieś bileciki, wchodzimy sobie tędy. Tu powinny być jeszcze właściwie kasy, to powinny być takie do kontroli biletów, więc zróbmy sobie je szybko, proszę bardzo. Jakieś bramki, żeby to się nie dało tak prosto przejść, żeby tu się nie dało wkraść w ogóle, bo to byłoby słabe. Także wchodzimy sobie do środka, tu jest trochę ciemno, nie pomyślałem o lampach, ale tu już są normalnie lampy i wchodzimy na nasz piękny basen. Co my tutaj mamy? Przede wszystkim mamy tutaj pełno, właściwie mamy tutaj 3 baseny, proszę bardzo. Basen dla małych, dla rodzin i dla takich bardziej starszych, bo jest głębszy. Coraz głębsze są te baseny, tak jak w prawdziwej Energylandii. To jest taki basen dla dzieci. Mamy tu jakieś małe zjeżdżalnie. Właściwie to imituje tylko zjeżdżalnie, bo nie wiem, jak naprawdę zrobić zjeżdżalnie. Mamy tutaj taką małą fontannę, proszę bardzo. W drugim basenie familijnym mamy wielki statek piracki, z którego powinny zjeżdżać zjeżdżalnie. O nie, zapomniałem o zjeżdżalniach kompletnie. Dobra, wiecie co? Zajmiemy się tymi zjeżdżalniami na live'iku jakimś najbliższym w takim razie. Zapomniałem kompletnie, że tu jest taka jedna zjeżdżalnia jeszcze. No dobra, potem się tym zajmiemy.
zdejmiemy. Mogę ją zaznaczyć tak mniej więcej, żeby wiedzieć. Ona jest chyba koloru fioletowego, także ja sobie ją szybko tutaj zaznaczę, żeby pamiętać, że ona tutaj była. Gdzieś stąd chyba wyjeżdża? Albo stąd? Chyba stąd wyjeżdża, także niech sobie tutaj jedzie. Tu będzie sobie jechała, tu i tam potem zawracała jakoś tak mniej więcej. Ona szła? Chyba jakoś tak. Dobra, mam nadzieję, że tak, jeśli byliście w Energylandii w tym akwaparku, bo szczerze mówiąc ja nie byłem, dajcie znać, czy ona tak idzie. Tylko sobie to szybko zaznaczę wszystko, bo jednak potem o tym zapomnę. Także hop, hop, ona sobie pójdzie tak, tak i tutaj będzie gdzieś wjeżdżać do wody. Myślę, że tak to mniej więcej wygląda naprawdę i mam nadzieję, że jest spoko. Dajcie znać w komentarzach, jeśli byliście i wiecie, jak to wygląda, czy to dajcie mi znać, czy jest wszystko dobrze. Hop, hop, hop i hop. Proszę, tak będzie sobie mniej więcej ta zjeżdżalnia szła, tylko potem sobie się ją zajmę. Dalej, mamy tutaj ten basen najbardziej jakby najgłębszy z trzema metrami właściwie głębokości, bo tak tyle, trzy kratki właściwie, nie 3 metry. No i proszę bardzo, na środku mamy jakieś wysepki z palmami, pod którymi możemy sobie usiąść. No i tak, dookoła tego wszystkiego mamy pełno leżaków z parasolami, z żółtymi oczywiście, one powinny być teoretycznie słomiane, ale niestety nie mamy słomy takiej w Minecrafcie, pojedynczych bloków słomy, takich nie, znaczy pół bloków słomy nie mamy, więc nie mogłem tego zrobić. Mimo wszystko wygląda całkiem spoko. Oczywiście jakieś bary, właściwie ten bar przydałoby się jakoś nazwać, nie mam pojęcia, co w tym barze powinno być sprzedawane, także możemy coś wymyślić. Myślę, że w tym barze mogą być sprzedawane nie, właśnie tutaj jest chyba pizza sprzedawana, także zróbmy sobie bar z pizzą, tylko musimy go jakoś nazwać, proszę państwa, musimy go jakoś nazwać, także nazwijmy go, pizzeria, jak ją nazwać w ogóle, kurde, jako że to jest Energylandia, ale właściwie nie, nazwijmy ją Żeluś, pizzeria Żeluś, proszę bardzo, mamy pizzerię i po drugiej stronie tam mamy drugą restaurację, która chyba sprzedaje lody, także w tym razem tu damy lodziarnia o nazwie, jak możemy nazwać lodziarnię tak właściwie, lodziarnia, wiem, Askon mi pomagał budować ten cały akwapark, także nazwiemy Askuś, Asykusi, proszę bardzo, lodziarnia Askuś, Askon to jest w ogóle ziomek, który pomagał mi to wszystko budować, mogliście go na wczorajszym live zobaczyć. No i co my tutaj dalej mamy? Mamy tutaj, z tego co widzę, wielką latarnię. Latarnię z, tutaj w ogóle jest wejście, to jest taki taras widokowy, jak, nie wiem, jeśli byliście, to wiecie. Tu się wchodzi pięknie po schodach i do góry możemy sobie z góry, właściwie tu są jakieś leżaczki, możemy sobie oglądać, jak tutaj się nasze, nie wiem, dzieci czy cośkolwiek tapla. Nie mam dzieci, ale wy też raczej nie macie. Ale proszę, możemy sobie przynajmniej oglądać, podglądać ludzi, jak się taplają, to trochę dziwne jest, szczerze mówiąc. Dobra, nieważne, to może podglądanie ludzi nie jest najlepszym pomysłem, dlatego zejdziemy sobie na statek. Statek, na którym również możemy sobie wejść normalnie, proszę bardzo, mamy schodki, tutaj jakieś tajemne pomieszczenia, w ogóle tutaj moglibyśmy coś zrobić. Ej, schowajmy tutaj skarb. Ja wiem, schowamy sobie tutaj skarb, proszę bardzo. Co prawda, no jaj, będę musiał go tak schować. Dobra, więc tu będzie skarb dla jakiś, nie wiem dla kogo skarb, ale niech będzie. Co schowamy w tym skarbie? Myślę, że weźmiemy sobie szybko książkę jakąś. Gdzie jest książka? Kysy i ążka w Minecrafcie. Dobra, tu jest książka i napiszemy tutaj jakąś. O, żelazny tu był. Żelazny tu był. Dobra, proszę bardzo, mamy książkę. Tajemnicza książka. Tajemnicza książka. Książ, tak, tajemnica książ, dobra, nie będzie tajemnica książ, chowamy ją sobie tutaj, a w drugiej dla zmyły schowamy na przykład nie, to nie ma sensu, żeby tu schować ender chesta, jest, schowamy sobie tutaj lianę na przykład, dla zmyły kompletnie, proszę bardzo, także jeśli ktoś tutaj kiedyś wejdzie, będzie wiedział, że ja tu byłem, dobra, mamy taki prezencik dla jakiejś osoby przygotowany, także trzeba się potem zająć tą zjeżdżalnią, tak właściwie z tego co widzę, ona ma taki dziwny kształt, o nie, to powinno być inaczej, to powinno iść bardziej tak, tutaj powinno iść tak i tu powinno iść tak, o, teraz ma już lepszy kształt, bardziej normalny, więc to mi się już podoba. No i jeśli chodzi o ten akwapark, mamy tutaj również przebieralnię. Najważniejsza rzecz, o której kompletnie zapomniałem. Proszę bardzo, proszę państwa, mamy tutaj również przebieralnię. Jako, że tu się wchodzi, wchodzimy sobie do przebieralni. Co my tutaj mamy w takim razie? Normalnie jakieś szafeczki, tutaj jakieś toalety chyba, przebieralnie tak właściwie, tutaj jakieś prysznice. Z prysznicy możemy sobie przejść do toalety. No i tak to wygląda. I tu się wchodzi w ogóle do akwaparku. Tutaj najpierw trzeba nóżki umyć, jak to zazwyczaj bywa. Proszę bardzo. I tędy przechodzimy sobie do akwaparku. I tam chyba mamy też drugą toaletę, z tego co wiem. A skąd to budował? Muszę sprawdzić. Tak, tutaj mamy drugą taką większą toaletę. W ogóle można podglądać ludzi w toalecie, ja nie wiem. Eskont, kurde, Askont, czy ty chcesz do takiej toalety iść naprawdę? Jak tutaj można podglądać ludzi? Ja nie wiem, no jak lubisz takie, to spoko. Tutaj kolejne są w ogóle, bardzo duża ta toaleta, bardzo fajnie zrobiona, Askont. Fajnie. I po drugiej stronie mamy chyba to samo, tylko tym razem tam jest szatnia damska. Dokładnie, o, w tym miejscu dokładnie. Tak, tutaj jest szatnia damska, nie wiem czemu tu nie ma wody. Czy dziewczyny nie muszą mieć nóg? Chyba muszą, więc tutaj też damy sobie wodę do nóżek. I proszę bardzo, tutaj jest ta sama szatnia, wygląda dokładnie tak samo, tylko jest po prostu damska. I tam toalety również, proszę bardzo. I tam chyba po tej stronie też są toalety dokładnie tak samo. Aż sobie to sprawdzę jeszcze dla kontroli. Trzeba Askona skontrolować. Ja nie wiem, czy on to zrobił. Zrobił to, kurde, jednak zrobił, więc superancko, proszę bardzo. Mamy drugą toaletę. No i tak oto prezentuje się nasza cała praca, nasz cały akwapark. Ale to nie wszystko, ponieważ chciałbym wam jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć. Tylko zanim to zrobię, pamiętajcie, jeśli jeszcze nie zostawiliście łapeczki, w ogóle zostawcie ją właśnie teraz, bo naprawdę wkładamy w to mega dużo pracy. No i w ogóle całą Energylandię budujemy praktycznie na live'ach. Także bądźcie koniecznie na live'ach. Tam możecie wszystko zobaczyć.
A ja idę wam jeszcze jedną rzecz pokazać. Otóż, jest pewna sprawa, o której muszę wam powiedzieć. Teraz zrobimy sobie małą przerwę, jeśli chodzi o budowanie Energylandii, ponieważ no budujemy to od 3 tygodni, trochę nam już siły to zabrało, właściwie od miesiąca to budujemy. I chciałbym zrobić sobie dosłownie na, nie wiem, na tydzień małą przerwę od budowy Energylandii i zająć się czymś innym. A tym czymś innym, o którym chcę wam powiedzieć, właściwie czas sobie wyłączyłem, więc nie mogę sobie włączyć speeda. Szybko, speeda potrzebuję. A tym czymś innym, o którym chciałbym wam powiedzieć, jest IKEA. IKEA, którą zajmowaliśmy się już jakiś czas temu, no i chciałbym właśnie powrócić do tego projektu i go skończyć. Także spodziewajcie się w przyszłym tygodniu, albo właściwie w tym tygodniu, co teraz będzie, odcinka, na którym będziemy, właściwie live'ów, na których będziemy kończyć tą piękną IKEA, którą kiedyś zaczęliśmy tutaj budować. No i w następnym odcinku wam ją po prostu pokażemy. A później, tak jak powiedziałem wcześniej, wrócimy już do Energylandii, zrobimy tutaj Speedwater Coastera. W ogóle napiszcie, jakie są wasze ulubione atrakcje, które moglibyśmy jeszcze zrobić. Myślę, że naprawdę myślę o zrobieniu tego Speedwater Coastera, czyli takiego wielkiego wodnego rollercoastera tutaj. Na pewno myślę jeszcze o tym drugim parku wodnym, który jest w tym miejscu, bo tu nawet mamy nazwę, właściwie nick właściciela tego basenu, a będzie nim Paweł Brawl Stars, czyli jeden z naszych donatorów. A w ogóle zapomniałem o tym powiedzieć, właścicielem całego parku wodnego, wrodnego napisałem, naprawdę park wrodny? Dobra, potem to poprawię. Właścicielem całego parku wrodnego jest nasz top donator z jednego z ostatnich live'ów, czyli właśnie Kamyk. No i tak się to prezentuje, myślę, że całkiem spoko. W ogóle ta Energylandia jest już naprawdę ogromna. Napiszcie, jak, co póki co nie sądzicie, jak wam się podoba to, co tutaj tworzymy. To właśnie tu jest jeszcze wejście takie ze strony parku. Jak tu jest park, to tu można jeszcze sobie wejść normalnie do tego parku wodnego przez to wejście, takie boczne. No i tyle, kurde bele. Myślę, że wszystko, co miałem wam powiedzieć, powiedziałem, więc napiszcie koniecznie w komentarzu, jak wam się to podoba. Zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, zostawcie koniecznie komentarz oraz subskrypcji, jeśli nas jeszcze nie subskrybujecie. Pamiętajcie, dobijamy do 100 tysięcy, a my widzimy się już jutro w kolejnym odcinku i na dzisiejszym live'ie prawdopodobnie ze 100 widzów. Dokładnie, no i tyle. Pa, pa!